Spokojnie. Cześć, dzień dobry, witajcie, dobry wieczór. Dwa słowa szybkiego wyjaśnienia, co przed chwilą życie od nowa się stało odnośnie filmu Tajemnice Aksamitnej, Niewierna Żona. O co w tym wszystkim chodzi? Już dokładnie wyjaśniam. Kochani, dwa słowa. Już powstała playlista pod filmem, pod tą pierwszą częścią, takim zwiastunem. Znajdziecie link do playlisty i pod tą playlistę będą podpinane kolejne filmy, moje wypowiedzi, objaśnienia. Wszystkie takie smaczki, różne ciekawe, będą tutaj publikowane i podpinane do tej playlisty, żeby to jakoś był porządek na kanale Żyć od Nowa. A teraz do rzeczy. Kochani, tajemnicą nie jest, że mieszkałem w Szczecinie. Zawsze wychodziłem z założenia. Nigdy nie mieć jednego mieszkania. Dobrze, może za dużo powiem. No ale w każdym razie, jak to się mówi, zawsze mieć coś tak zwanego asa w rękawie. Nie mieć jednego mieszkania, nie mieć jednego samochodu i nie mieć nic nigdy jednego. Tak, a po prostu, jak to się mówi, tak sobie działałem w życiu. No ale tak też spowodowało to, że kiedyś tam na Aksamitnej, można powiedzieć, wylądowałem, tamte tereny tam pokupowałem. Co, jak? Będę więcej o tym mówił na ten temat. No i dlaczego? No i po prostu zawsze miałem takie ciągoty do życia gdzieś tak na łonie natury, prawda? A tam były tereny piękne, takie dziewicze. To wszystko była Natura 2000, czyli zakaz tam w ogóle czegoś tam, cokolwiek działania, robienia. Wiecie, jak to Natura 2000, pełno zakazów, ale oczywiście nie dla wszystkich. Też będę o tym mówił, też będę na ten temat szerzej opowiadał. Kochani, ale do rzeczy, swego czasu tam na tej Aksamitnej, tamte tereny tam pokupowałem. No i tam zamieszkałem i tam było mega bardzo fajnie, mega spokojnie, ale do czasu. Wiadomo, no świat idzie do przodu, to wszystko się rozwija, no i oczywiście, jak to się mówi, nie tylko mi się to spodobało, inni byli też już tacy, którym tam się spodobało, no i tak jak to się mówi, tam zaczęło ogólnie mówiąc ludzi, narodu tam przybywać. Narodu przybywać. Nie jestem przygotowany do tej wypowiedzi i nie wiem, żeby coś za dużo od razu nie powiedzieć. Ale w każdym razie chodzi o to, że na tej ulicy Aksamitnej sobie mieszkałem sam. Mieszkałem sobie sam, żyło mi się tam bardzo dobrze, spokojnie. No i to miała być dla mnie taka właśnie, takie jak to się mówi, no miejsce do relaksu, miejsce do relaksu. No i suma summarum, tak jak mówiłem, tutaj zaczęły się różne osoby tam prowadzać, zaczęli się tam ludzie budować, no normalna kolej rzeczy. No ale też, jak to się mówi, byłem ten taki spostrzegany trochę inaczej. A dlaczego? No bo taki sam tutaj, tam ktoś tam, różni do mnie ludzie przyjeżdżali. No i to te środowisko, które zaczęło się tam powiększać, zaczęło troszkę tak na mnie patrzeć w sensie takim, że to nie, o co tam chodzi? Tutaj jakieś różne po głowie im różne jakieś tam tematy prawdopodobnie zaczęły chodzić, ale to chyba szczególnie u kobiet, które tam przebywały, no to po prostu budziłem zainteresowanie, krótko mówiąc, właśnie, tak będzie najlepiej, budziłem zainteresowanie u co niektórych kobiet. Miałem zawsze zwyczaj kąpania się nago, po prostu, no tak jestem naturystą, no tego nie ukrywam. No i pomimo to, że miałem więcej niż jedną łazienkę tam u siebie, to i tak lubiłem iść się myć, kąpać się na dworze, nawet jak śnieg czasami padał, czy to w zimie, czy to w lecie, i tym szlofem pod zimną wodą się po prostu myć. Ale to nie zostało tak niezauważone. Pojawiły się takie osoby, oczywiście nie obce, z zapłotu gdzieś tam, które zaczęły mnie podglądać. No,
patrzeć, zaglądać, podglądać. Ja miałem bardzo dużo kamer zamontowanych, tam były to takie kamery monitoring jawny i niejawny, czyli jawny to ten oficjalny, jak to się mówi, no by go każdy widział, ale też miałem kamery takie niejawne założone z różnych powodów. No i dzięki takim kamerom widziałem, że jak jestem podglądany, obserwowany. No i to powodowało jeszcze większe zainteresowanie moją osobą. No i później to zaczęło owocować tym, że zaczęto mnie odwiedzać z okazji, brak okazji. Wiecie, jak to czasami gdzieś tam po sąsiedzku ktoś przychodzi pod tytułem: a troszkę cukru pożyczyć, którego i tak miałam. No pewnie, a to soli, a to zapytać się, czy jutro słońce będzie świeciło, takie pierdo. No i w każdym razie tak to było, wydarzeń bardzo dużo z tym związanych, z tą ulicą Aksamitną. Kochani, co jak będę o tym mówił, będę pokazywał, archiwum konsorcjum medialnego z Bonemapii jest gigantyczne. Będziecie mieli okazję zobaczyć, jak były prowadzone działania, inwigilacja mojej osoby, jak szpieg szpiega inwigilował. Oni myśleli, że ja nie widzę i odwrotnie, ja widziałem, że... No i w każdym razie tak, na dowód tego, na okoliczność tego, będę pokazywał materiały, kochani, materiały niejawne, materiały wyjątkowe, materiały szczególne. Zobaczycie, jak pracują pewne służby, zobaczycie, jak pracują, jak nieudolnie, jak pracują pewne służby nieudolnie, jak pracują pewni ludzie nieudolnie. No i w każdym razie amatorka, no tak powiem, nie mają się za wielki hura bura, tak naprawdę pokazali, że nie są. To jest moje subiektywne spostrzeżenie, doświadczenie, a na okoliczność tego pokażę wam, jak to wygląda ten świat taki niejawny. Myślę, fajny, ciekawy, fascynujący i to, co jeszcze takiego ciekawego. Kochani, no dobra, nie będę na razie ciągnął tego wątku z tym światem takim dziwnym, ale wrócę tutaj do ulicy Aksamitnej. Na ulicy Aksamitnej zawsze mi zależało, żeby tam sobie żyć spokojnie, jakoś tam nie, jak to się mówi, to miał być relaks, o tak, to miał być takie Eldorado, ale wiadomo, zawiść, nienawiść, ludzka złośliwość, różne, jak to się mówi, sytuacje zaczęły powstawać. No i co dalej było, wszystko wam powiem. Część już filmów i tak jest dostępnych na kanałach konsorcjum medialnego Szpony Mafii Polska, ale to jest tylko taki no wierzchołek góry lodowej. Będę pokazywał, będę objaśniał, będziecie się mieli okazję zaznajomić, dlaczego pod filmem, pod tym pierwszym, dlaczego ten pierwszy film jest tak, jaki jest, pod tytułem, z takim tytułem Niewierna żona. Kochani, ten pierwszy film to jest taki, który by wam przybliżył to miejsce, dlatego tam jest z kamery nagrywane, jak się wjeżdża, jak się objeżdża, którędy się można tam wjechać, którędy wyjechać i tak dalej, i tak dalej. Ja między innymi też robiłem archiwizację tamtego terenu z różnych powodów, między innymi też dla jednej z bardzo znanych takich firm, nie będę tu nazwy mówił, ale w każdym razie też miałem takie wytyczne, by to realizować i dlatego też i takowe nagranie trafiło do archiwum konsorcjum medialnego Szpony Mafii Polska. I dlatego myślę, jak to zacząć? Najlepiej od początku. I dlatego w dniu dzisiejszym upublikowałem taki film, byście zawsze sobie mogli wejść na tą playlistę Tajemnice Aksamity i zobaczyć, aha, to jest topografia taka. Kochani, nawet Google Maps nie miało tak, znaczy też pewnie mają, tak dokładnych danych, jak konsorcjum medialne Szpony Mafii jest w posiadaniu. Oczywiście z Google zawsze się chętnie dzielę informacjami. No i tak to wygląda. Dlatego zachęcam do oglądania, do śledzenia, do patrzenia, jak wyglądają tajemnice na ulicy Aksamitnej. I powtórzę jeszcze raz. Pod filmem będzie ten link do playlisty, tam sobie zobaczycie, pooglądacie, jak to wszystko wygląda. Cześć, do zobaczenia, trzymajcie się. Hej!